Facebook jest wyczulony na pewne tematy. Czy analizujesz algorytmy na poszczególnych platformach i próbujesz znaleźć klucz, w jakim one funkcjonują, jak to się przedstawia? Ja trochę idę w przeciwną stronę do wszystkich marketerów albo do większości branży marketingowej i też nie chcę, żeby to jakoś tak już miało górnolotnie, że jestem kimś takim, nie wiem, lepszym, natomiast ja bardzo lubię upraszczać pewne rzeczy i sprowadzać do ogólnych wniosków. I teraz tłumacząc ten wstęp, bardzo dużo osób właśnie próbuje jakby w marketingu przechytrzyć algorytm, wyprzedzić ten algorytm, jakby zrozumieć algorytm. A ja wolę myśleć o tym, że Facebook, budując algorytm, bazuje na naszych zachowaniach jako użytkowników, więc kiedy zrozumiesz użytkowników, psychologię ludzką, ogólnie zasady sprzedaży, zasady marketingu, tego jak my decydujemy, co my chcemy widzieć w internecie, to też rozumiesz poniekąd algorytm i wtedy jakby z takich trzech elementów w tym ciągu, czyli ty, algorytm, klient, usuwasz algorytm i masz te dwa gotowe elementy, które od razu się fajnie spinają i łatwiej ci zrobić kampanię, bo bierzesz mniej rzeczy pod uwagę, a masz lepszy efekt.